kochani, z tej strony Zuza. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Prosiliście mnie o ten tutorial z kitką, którą robiłam kilka dni temu, więc stwierdziłam, hej, czemu nie, nagram dla Was ten tutorial. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonać tę kitkę, co jest mega, mega proste i szybkie i każdy sobie z nią poradzi, to zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy nasz instruktaż, bardzo Cię proszę, zostaw łapkę w górę. Jeżeli chociaż te 1000 osób, które wyświetla moje filmy, zostawi tę łapkę, możliwe, że uda mi się dotrzeć po prostu do moich subskrybentów, którzy już o mnie zapomnieli, a bardzo mi na tym zależy, żeby przypomnieć, że jestem, nagrywam i działam. Także bardzo Was proszę o tę łapkę, to jest dla Was tylko chwilka i naprawdę może mi pomóc. A nowe osoby zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco, bo mam dla Was przygotowane mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Ale nie będę zdradzać jakich, zobaczycie sami. No dobrze kochani, to przechodzimy do robienia kitki. Więc do naszej kitki będziemy potrzebować włosy syntetyczne. Najlepiej całą paczkę. Ja tutaj mam trochę takie włosy z odzysku, że tak powiem. Włosy, które mi zostały po prostu po letnim pleceniu warkoczyków. Ale zaraz tutaj je sobie uzbieram, żeby chociaż kolorystycznie jakoś ładnie wyglądały. Wiecie, nie mam po prostu całej paczki, tylko no, mam już tutaj takie włosy. O, tak jak widzicie, tu jest fiolet z różem, tu jest czarny z fioletem, czarny z różem. Ale połączę sobie. Myślę, że tyle nam włosów starczy na naszą kitkę i kolorystycznie, no, myślę, że nawet to wygląda ok. Macie całą paczkę nowych włosów, to jak najbardziej ją użyjcie. Dobra, ja te swoje włosy troszeczkę doprowadzę do porządku, ponieważ tutaj, jak widzicie, o, muszę je na końcu uciąć, ponieważ już tutaj, o, powstały mi takie kołtuny i po prostu te włosy nie chcę, żeby się ciągnęły, więc sobie je ucinam. No i je sobie przeczeszę szczotką, taką, takim tangle teaserem, czy taką jakąś mocniejszą szczotką. Po prostu je wyczesuję. Z paczki to warto te włosy tak na końcu jakby pocieniować. Czyli chwytamy za włosy. Znowu muszę je przyciąć. I pokażę Wam na przykładzie po prostu prostych włosów. Musimy tutaj z tych końców powyciągać włoski o, w ten sposób i tak parę razy, żebyśmy mieli tak jakby włosy pocieniowane, bo wtedy one dużo lepiej wyglądają tak naturalnie, nie są takie ścięte na prosto. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. To tak robi zawsze przed zaplataniem, czy to warkoczyków, czy kitki, czy czegokolwiek innego, bo po prostu wtedy włosy wyglądają lepiej i zyskują troszeczkę na długości. Naszą kitkę będziemy robić bardzo prosto, ale zanim to przygotujmy jeszcze sobie do końca te włosy i zwiążemy sobie tutaj włosy na środeczku tyle razy, żeby tutaj było ciasno. Po co? No zobaczycie za chwilę. No i tak to ma mniej więcej wyglądać. Mamy związaną naszą kiteczkę. No to teraz zajmijmy się naszymi włosami. I musimy z naszych włosów zrobić koczek. Ja się troszeczkę do Was może obrócę profilem, żebyście lepiej wszystko mogli widzieć. Rozczesuję sobie włosy. I będziemy robić najpierw ciasną kitkę. Kitka nie może być za wysoko, ona nie może być, znaczy może być, ale najlepiej ta fryzura wygląda, jak ta kitka będzie już tutaj tak jakby wchodzić na tył głowy. Okej, więc sobie zawiązuję teraz mega ciasno. No i tutaj je sobie jeszcze ściskam. No i teraz będziemy robić koczek. I naszego koczka jeszcze sobie przypinam, żeby był jak najbardziej płasko. I użyję jeszcze jednej gumki. Po prostu nasz koczek ma być przyklapnięty. No i staram się właśnie, żeby ten koczek był tutaj jak najmniejszy. Im mniej macie włosów, tym lepiej, bo po prostu łatwiej Wam będzie te włosy upiąć. Ale oczywiście wszystko jest możliwe. No i teraz, jak mamy tutaj naszą wspaniałą konstrukcję koczkową, chwytamy za nasze
Włosk. Moi drodzy, dołożyłam sobie troszeczkę włosów, pomieszałam tutaj jeszcze kolor liliowy, ponieważ tamta kitka by była jednak troszeczkę za chuda, z tego co sprawdzałam. Więc jeszcze raz. Kładziemy włosy z gumką za naszym koczkiem i związujemy drugą gumką z przodu. Musi nam się to wszystko tutaj trzymać. I raz. I dwa. I zaciągamy. Możemy włosy sobie tutaj jeszcze przeczesać, ewentualnie podciąć to, co tutaj za bardzo nam się ciągnie. Teraz, moi kochani, bierzemy sobie pasmo włosów. Włosy kładziemy na nasz koczek, a tym pasemkiem, które sobie wzięliśmy, musimy naszą kitę owinąć dookoła i wczepić wsówkę. Wyposażcie się we wsówki, bo one tutaj są naprawdę potrzebne i umieszczamy ją mocno. Tutaj wbijamy. Dalej nam delikatnie widać gumkę. Jeszcze sobie zaciskam. No i zapożyczam jeszcze jakieś pasemko, może tym razem z drugiej strony. O, reszta idzie do tyłu. I tym sobie owinę tu dookoła, żeby było, żeby zakryło mi po prostu o tą gumkę. Jak macie przeźroczystą gumkę lub gumkę w kolorze włosów, to lepiej, bo nie będzie tego widać. I pod spodem teraz z drugiej strony sobie wpijam. Im grubsza będzie wasza kitka, im więcej będzie włosów na niej, to będzie to po prostu wyglądać lepiej, bo wszystko sobie spokojnie zakryjecie. Chyba że wasze włosy są właśnie cieniutkie, to nie potrzebujecie wtedy aż takiej ilości włosów. Ale jeśli oczywiście macie ochotę na gęstą kitę, to pewnie, że tak, jak najbardziej. I teraz, co robimy? Umieszczamy sobie te włosy ładnie, na wprost, tak, żeby tu wszystko pokryć. Bierzemy wsówkę i wsówkę wbijamy w centrum. Na maksa w opór wbijamy w centrum tego koczka. Musimy się przebić tam przez te różne warstwy tego koczka i z różnych stron wbijamy na wprost. Pamiętajcie, na wprost. Po co? Żeby po prostu nam nie odsłaniał się ten koczek. Więc mocno, mocno wbijamy. Tutaj jeszcze też by się przydała wsówka. I jeszcze może z prawej strony. Okej. Wyczuwam pod palcami, że już jest wszystko przykryte. I tak prezentuje się nasza kitka. Tak wygląda z przodu. Możemy sobie dać ją na bok. Ja tutaj właśnie te włosy ścięłam i moje włosy są, no mówię, po przejściach i są takie napuszone. Jeżeli wy macie świeże włosy, to ta kitka będzie o wiele lepiej wyglądać. Najlepiej, jak będziecie mieć włosy z materiału, który się nazywa henlon, ponieważ te włosy są bardzo śliskie, miękkie i naturalne. Te włosy są poliestru, więc no, one właśnie mają tendencję do mechacenia, ciągnięcia i do bycia takimi napuszonymi, więc one zupełnie inaczej wyglądają. Także mówię, najładniej wygląda kitka z henlonu. No widzicie, te moje włosy, to ja bym musiała tutaj czesać, jeszcze najlepiej chyba wyprostować, no bo są jakie są, więc moja kitka nie jest tak bardzo efektowna, ale jak dam sobie ją do tyłu i tutaj widzimy tylko ten czubek, że coś tam kolorowego się dzieje, to fajnie to wygląda. W ogóle najładniej moim zdaniem chyba kitka wygląda, jak tutaj będzie kolor zbliżony do naturalnego, albo będzie ombre i po prostu, wiecie, tu gdzie jest czarny czy brązowy, to sobie tutaj owijamy tego koka, a puszczamy resztę tej kitki z tyłu kolorowej i wtedy to wygląda super. No ja miałam takie włosy do dyspozycji, więc właśnie chciałam wam po prostu zaprezentować tę fryzurę. Mam nadzieję, że tutorial wam się podoba i że wypróbujecie taką kitkę w domu, jeżeli macie włosy.
Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku.